Zbliża się nowy rok szkolny, zatem ZUS przypomina, że na dobry start można starać się o świadczenie 300+. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 108 milionów złotych mieszkańcom województwa śląskiego na wyprawkę szkolną. Od 1 lipca ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start. Rodzice sukcesywnie składają je i tylko w ciągu pierwszego tygodnia sierpnia w całym kraju złożono ponad 235 tysięcy wniosków, a w śląskim 25 tysięcy. Środki z programu Dobry Start przysługują na uczniów do 20 roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Taki wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć matka lub ojciec, jeśli dziecko pozostaje jednocześnie pod ich opieką. Jeśli oboje rodzice złożą wniosek, to uwaga, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy. Jeżeli zgodnie z orzeczeniem sądu nad dzieckiem sprawowana jest opieka naprzemienna, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości po 150 zł dla każdego z nich. Wniosek może złożyć również opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, czy też dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W niektórych sytuacjach o pieniądze może wystąpić również sam uczeń. W swoim imieniu wniosek może złożyć na przykład pełnoletni uczeń, który samodzielnie się utrzymuje, ponieważ jego rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich. Świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia. Wniosek o 300+ można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną.